ciebie. Piosenka u ciebie, u ciebie. W tym programie zabierzemy Państwa w podróż szlakiem przebojów polskiej piosenki. I choć aktualna rzeczywistość odwiedzaniu się nie sprzyja, piosenka znalazła sposób, by dotrzeć do Waszych domów, bo jak śpiewali starsi panowie, piosenka jest dobra na wszystko. Już nieraz brakło sił i świat zagadką mroczną był. Nagle wracał kolor blask, wracał życia smak. Piosenką rozmawiał pan Ryszard Frączkowicz, przyjaciel gwiazd. Opowiedział nam o swojej współpracy z jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek, uosobieniem klasy i wdzięku, panią Ireną Jarocką. 100 lat czekam na twój list, który nie chce do mnie przyjść. Zgadnij, jak ja się bez niego czuję dziś. 100 lat czekam na twój list, każdy dzień kropelką krwi, co powoli z serca wciąż ucieka mi. 100 lat czekam na twój list, który nie chce do mnie przyjść. Zgadnij, jak ja się bez niego czuję dziś. Czy zgadnijcie Państwo, jaka to piosenka, czyja to piosenka? Oczywiście Ireny Jarockiej, mojej bardzo dobrej koleżanki ze estrady. Jak byłem jeszcze dzieckiem, to pamiętam, że słuchałem tych płyt, jeszcze tych czarnych, niecyfrowych. I ta piosenka właśnie utkwiła mi w pamięci. 100 lat czekam na twój list, powiedz, czemu tak ma być, że nie mogę dziś poczytać myśli twoich. 100 lat czekam na twój list, który nie chce do mnie przyjść, zgadnij, jak ja się bez niego czuję. Później okazało się, że Irena Jarocka była już w pełni na estradzie, a poznał mnie z nią Andrzej Dyszak, znany łódzki parodysta. Wymyśliłem cię z cienia, nim nastał świt. Powierzyłam się nie na aż po sam szczyt. Nie wahałam się ani minuty, byś imię miał, byś nareszcie się stał. Początkowo musiałem wozić Irenkę Jarocką sam osobiście na koncerty swoim samochodem. Musiałem dojeżdżać do Warszawy, bo tam wynajmowała mieszkanko. Później dopiero zaprzyjaźniła się z dziennikarką Renatą Bielecką, gdzie u niej mieszkała w segmencie. Bywałem i tam. Anegdoty związane z Ireną Jarocką oczywiście bywały różne i czasami śmieszne, ponieważ była bardzo delikatną osobą. Kiedyś zdarzyło się tak, że ja prowadziłem w Wojniczu cały festyn, natomiast Irenka pojechała do Wrocławia śpiewać tam na rynku. Kierowca zapomniał ją zabrać, odjechał, dzwoni do mnie zapłakana, kiedy ja stoję z mikrofonem na scenie i mówi: panie Rysiu, proszę mi pomóc, bo nie mam jak się dostać na jutrzejsze koncerty. Tak jak ja, dłoniach unieś swój czas, tak jak ja, nie ogląda się wstecz. Jedziemy do Pyrzyc, województwo zachodniopomorskie. Scena jest przygotowana, wchodzimy, ale nie ma dachu. No i co Irenka robi wtedy? Zaczyna śpiewać pierwszą piosenkę. Zgadnijcie jaką? Śpiewam pod gołym niebem. To był jej tytuł piosenki, ale jakże pasował do tej sytuacji.
Irena Jarocka była bardzo ciepłą osobą, sympatyczną, skromną, nigdy nie uważała się za gwiazdę. Była bardzo dobrą koleżanką. Po jej śmierci wydano książkę, w której też wypowiadali się różni artyści, między innymi też menadżerowie i impresariaty. Ja też miałem zaszczyt mieć udział w tej książce. I tak napisano. Irena Jarocka była bardzo ciepłą osobą, skrytą. Nigdy o sobie za bardzo nie mówiła. Poznaliśmy się dzięki Andrzejowi Dyszakowi. To on zainteresował mnie powrotem Jarockiej. Wówczas jeszcze mieszkała tu i tam. No wiadomo, przyjeżdżała na koncerty tutaj do Polski, a mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście w książce nie tylko ja jestem, ale również inni przyjaciele ze estrady. Są muzycy, piosenkarze, piosenkarki, na przykład Alicja Majewska, jest Izabela Trojanowska, z którą też również przyjaźnimy się. A z tymi osobami oczywiście mamy, cały czas mam do czynienia. No teraz jak siedzimy w domu, chyba rzadki kontakt jest, ale bardzo dobrze, że telewizja nam przypomina o Skype'ie. W związku z tym możemy się tym Skype'em porozumiewać i przynajmniej w taki sposób wymieniać poglądy. Najbardziej utkwiły mi właśnie kawiarenki. To jest utwór, który oczywiście grywany jest teraz nawet w dyskotekach młodzieżowych. Śpiewam pod gołym niebem, może piosenka bardziej gdzieś tam utknęła w niepamięci. Natomiast to, co utknęło nam wszystkim w pamięci, to Motylem jestem, czyli romans 40-latka. Jak motyl. Jak motyle, zleśmy jeszcze choć na chwilę górę, aż pod niebo, tam gdzie czeka nas słońca blask. Zlećmy raz pod niebo jeszcze, nie spotkamy się już więcej nigdy. Dla młodzieży Irena Jarocka stała się jakimś trofeum, ponieważ zauważyłem, że na dyskotekach przerabiają te piosenki na dance'owe, pośpieszają ten rytm i tak dalej, więc jest to cudownie. Ja pojechałem do takiego kolegi Tomasza Ruty z Władysławowa, gdzie on zaprezentował mi piosenki Ireny Jarockiej, które puszcza, które emituje właśnie w czasie trwania jakiegoś festynu, w czasie właśnie nie festynu, to są takie spotkania dyskotekowe, taneczne. I tam właśnie piosenki Ireny Jarockiej z zupełnie innej aranżacji. Do tej pory pamiętamy Irenę Jarocką, no przecież gwiazdę polskiej estrady, ale jakże skromną, jakże ciepłą, miłą osobę. Pomóż mi ten czas, co równoważy szaro przeżyte dni. Jedna chwila wystarczy nam, ocalion niechaj trwa. Kto wie, co jutro się zdarzy, więc spróbuj tak jak ja. Życzyć, by coś zostało z tych dni, kiedy się miało w ramionach cały świat, gdy przy mnie byłeś ty. Chwile nawet najgorsze pamiętać, tak by na zawsze.
Gośćmi piosenki byli tym razem pani Barbara Trojan i pan Marcel Trojan. Legendarna grupa Gang Marcela pomimo upływu lat nie traci na popularności i atrakcyjności. Koncertuje licznie w kraju i za granicą, wciąż zaskakując nowym repertuarem. Nam opowiedzieli o swoich pierwszych muzycznych fascynacjach. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Dla mnie w latach właśnie 70. grupa Bemi Beck była bardzo taka miła uszom moim, ponieważ to były takie klimaty, które były mi wtedy bliskie. Oczywiście w trakcie tych przemijających lat, to oczywiście te piosenki się zmieniały. Były oczywiście za młodu, to można powiedzieć, jak byłam dzieckiem, to słuchałam bardzo z dużą chęcią Ireny Santor. Wals Ambara to jest mój utwór, który jeszcze słuchałam, kiedy był kabaret starszych panów. To wykonywała bodajże Kalina Jędrusik, ale wykonanie Ireny Santor jest po prostu przepiękne. I ten utwór bardzo lubię. To walca czas, czy to walca, czy serca dar? Kto w swej mocy mnie ma, ty czy walc, ty czy walc? Moje spotkanie z piosenką, z muzyką miało miejsce gdzieś w latach 60. już. Dosyć dawno temu. Także to był, jestem typowym przedstawicielem tych roczników czerwonych gitar, trubadurów, skaldów, Czesława Niemena i tak dalej, i tak dalej. Można by mówić Tadeusza Woźniaka. A taka, która mi się szczególnie w pamięć wbiła, to taka, która mi się spodobała oczywiście wówczas. Gdzieś w lata 60. to jest czas, gdzie grałem na gitarze, gdzie w domu próbowałem przekładać to, co słyszę gdzieś tam na placach z karuzelami czy w radio po prostu, i sobie układałem swoje do tego funkcje, grałem, śpiewałem, i to jedną z ulubionych była piosenka na pewno Powiedz stary, gdzieś ty był. Powiedz stary, gdzieś ty był, ileś soli zjadł, może urwał ci się film u podnóża kar. Coś przed nami ukryć chcesz, lecz nie zwiedziesz nas. Powiedz, już najwyższy czas. Stara wiara znów przygarnie cię, szkoda słów, więc uśmiechnij się i do góry głowa. W tamtych latach było bardzo dużo piosenek takich dobrych, które można powiedzieć cała Polska śpiewała. Były fajne teksty. Wydaje mi się, że te teksty były takie, które docierały właściwie. Historie, pewne opowieści. O naszym życiu, to co się działo. I wtedy rzeczywiście cała Polska śpiewała. Dlatego my jeszcze my do tej pory tak mamy je w uszach. I jak spotykamy się ze znajomymi zupełnie z innej branży, to po prostu sięgamy do tych właśnie wszystkie te piosenki. I mało tego, pamiętamy wszystkie teksty, naprawdę. Nawet te dalsze zwrotki, o dziwo. Także nawet jak ktoś tam zapomni, to drugi pamięta. Także no, to były fajne czasy. No, wiadomo, że każdy wspomina swoje czasy z młodości i uważa, że to są najlepsze. Bucha, bucha, dym z komina. Płoną złote iskry. Jeśli nie wiesz, czy dojedziesz, miałem okazję być na wielu koncertach, które wymieniliśmy, czy to skaldów, czy czerwonych gitar, trubadurów, ale głównie myślę o czerwonych gitarach, gdzie pamiętam taką myśl moją, jakby to dobrze było w życiu tak móc jak Seweryn Krajewski, który na żywo stał wtedy przed nami w Domu Kultury tak zwanym. I się okazało, że po latach tak się los złożył, że przyszło mi grać jako support też właśnie tuż przed czerwonymi giderami. To trwało chyba z 2 lata, taka współpraca koncertowa po prostu, gdzie Marcel Trojan po prostu wypełnił pierwszą część, a po nim gwiazdy czerwone gitary. I tak się spełniło to marzenie moje dziecięce. Dzieciństwa.
żeby tak kiedyś jak oni móc wystąpić. Ja chodziłam do szkoły muzycznej, także grałam na skrzypcach, edukowałam się, ale zawsze miałam te ciągoty do śpiewania i też obserwując te nasze gwiazdy na estradach też miałem takie marzenia, że może mi się uda kiedyś wystąpić. No i tak się stało. Się uda. Może znów zaświeciła moja gwiazda, może znów powiał dla mnie dobry wiatr, może dziś dobry los chce odmienić kartę złą, może wrócił znów życiowy fart. Wychowałem się przecież na czerwonych gitarach, na trubadurach. No, no i oczywiście na Czesławie Niemenie. Te pierwsze jego utwory, Czy mnie jeszcze pamiętasz, Płonie stodoła i tak dalej, no to też się śpiewało po prostu, gdzie się dało. My mieliśmy tą możliwość, że moglibyśmy sobie w domu zaakompaniować, bo uczyliśmy się też na fortepianie, także to często się robiło w domu. No, aczkolwiek Czesław Niemen to była trudniejsza troszkę na owe czasy. Ale tamte utwory były takie dla ucha, mógł każdy zaśpiewać. Dzisiaj młodzi mają super technikę wokalną i tak dalej, ale ta charyzma jego po prostu jest... Nie do podrobienia. Będę wciąż patrzeć w dół, aż nadejdzie wieczór, czy znajdziesz znów domek mój. Ci pamiętają nas, którzy troszkę lat już mają, bo jak widać, Gang Warszawa to nie grupa, która powstała przed 3 latami, tylko no, troszkę więcej. Jesteśmy 40 lat na... W przyszłym roku 40 lat egzystencji Gangu Marcela, samodzielnej egzystencji. I cenimy te 40 lat, z których wiele dla nas się wydarzyło i dla każdego z osobna i dla zespołu. No wiadomo, że na początku byliśmy bardzo popularni. No to, to już jak znaleźliśmy tak, swój styl, ten country. Tak. To rzeczywiście przychodziło bardzo dużo ludzi i graliśmy na dużych amfiteatrach i tak dalej. Także, lata 80. Lata 80, także... No tam były te historyki i ojcu, i ktoś, nie ty, i... Także wtedy całe te Złamane serca. Śpiewały razem z nami te nasze hity pierwsze, Kto jeśli nie ty, Ojciec żył tak jak chciał, Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. No to były takie Ludwik utwory, tak, które można było razem z nami śpiewać na widowni. Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze, prawdziwy mężczyzna nie wie co łzy, prawdziwy mężczyzna nie zna rozpaczy, mężczyzna i łzy to śmieszne, to wstyd. Dzisiaj również mamy tych swoich fanów, którzy z nami wzrastali, z nami śpiewali przez te lata. No ci są wierni i obznajmieni w temacie i nie dziwią się i nie pytają, co to jest Gang Warszawa, śpiewają z nami. Ale jest też, co jest też pocieszające, zupełnie młode pokolenie, które nas w ogóle nie zna, a różnym zbiegiem okoliczności albo sytuacji znaleźli się na koncercie w ten czy inny sposób. Gramy cały czas, do tej pory, no w tym roku wiadomo jest, jaka jest sytuacja. Na brak koncertu nie narzekamy, tak, bo ta ilość nas zupełnie satysfakcjonuje, ze względu nawet już na nasz dorobek. Ojciec żył tak jak chciał, bardzo rzadko w domu spał, lecz gdy wracał z każdym z nas, długo bawił się. Czasem też miał ten gest, na zabawę z matką szedł, potem nocą już przez sen słyszałem ich śmiech. Może to jest dobry czas, bo coś się z tego wykluje dobrego, bo jak jest czas, to może jakieś pomysły fajne Marcelowi przychodzą do głowy. Także nowa piosenka będzie, będzie nowy repertuar. Myślę, że za rok i tak chcemy na to 40-lecie wydać płytę troszkę starszych utworów w jakiejś takiej nowej szacie. No może się uda 40 piosenek na 40-lecie. No, bo tak zrobiliśmy chyba na 30 lat, tak, że było 30 piosenek. Chcielibyśmy, korzystając z tej właśnie okazji, wszystkim naszym fanom i także przypadkowym widzom, którzy wytrwali w czasie tego programu przy naszych i nie tylko naszych piosenkach, chcielibyśmy dedykować jedną z naszych właśnie tych dawnych, osadzonych w dawnych realiach
piosenek, a więc ku lepszemu samopoczuciu Gang Marcela na pożegnanie. Wśród czterech ścian, których ciągle obecność twą czuć, myśli krzyczą, byś wrócił, więc wróć i pozostań tu już. Twój głos gra w sercu moim jak hit, który znam, i nieważne jak długo to trwa, wiem, że wrócisz tu znów. Ludzie mówią, czas balsamem jest dla serc, lecz czas nie pomógł mi osuszyć łez. Ja wciąż zranione serce mam. Zapraszamy do dzielenia się z nami wspomnieniami, refleksjami, do udziału w programie. Wystarczy opisać krótko swoją historię i wysłać na adres piosenkauciebie@tvp.pl lub SMS-em na numer 785 985 111. W tym wyjątkowym czasie spotkajmy się online.